Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii, gdzie prowadzimy Seattle z NBA 2K24. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy mieli sezon 2034-2035. W poprzednim odcinku wygraliśmy mistrzostwo NBA, ale naprawdę to był sezon, w którym nie spodziewałem się szczerze, że damy radę to zrobić. Bo jednak właśnie tak jak już mówiłem, rok temu odszedł Janis na emeryturę, odszedł e, Maxwell, odszedł e, Akov Jr., czyli no trzech naszych naprawdę... Janis i Akuf byli starterami, Maxwell był sixmanem, i to molsem sixmanem, bo miał 88 overalla. A tego spodziewałem się, że możemy nawet nie wygrać, a my a my naprawdę mieliśmy sezon bardzo dobry. Star był tak nieciekawy, a potem było naprawdę bardzo dobrze. Tak wyglądasz skład bez zmian: Jelly, Betty, Brandon, McCoy, Trey Johnson, Cameron Boozer, Sar. No, nie ma tu żadnych zmian to naprawdę. Mam tutaj Korinna Sextona, właśnie, tylko tak. Jak to jest z tym. Y no, Mix ma 75 overall, więc to nie są dobre wieści. Dlatego, ale ja bym potencjalnie spróbował tego mixu wymienić. Bo jakby widzę, że z niego niestety pewnie nic nie będzie. Ale ma 23 lata, więc mógłbym jeszcze wykorzystać jego. A dobra, 28. Mógłbym jeszcze wykorzystać to, że jest jeszcze młody. I go wymienić. Może go razem spakuję e, z kolejnym Sextonem i zdobędę jakiegoś dobrego, rezerwowego shooting guarda. Może Bank zaspokojesz rezerwem Power Forward. Marks też widzę, że spadł. Mam wrażenie, że to naprawdę większość jakby takich rzeczy idzie w tej karierze. Jakby wiele razy. Wiele razy to widzę już w tej karierze, gdzie zawodnicy po prostu, jakby. Jakby to powiedzieć, po prostu no nie osiągają swojego potencjału. Nie mogę powiedzieć, żeby nie osiągają swojego potencjału, bo nie wiem, jaki jest ich potencjał. Ale po prostu bardzo szybko, bo mam wrażenie, w wieku 22 lat on już nie idzie w górę. Jakby to jest dziwne, bo jakby miał potencjał na to. A w innych karierach, mam wrażenie, że zawodnicy w miarę. którzy jakby no, dobrze się rozwijają, po prostu dobrze się rozwijają. Tylko tutaj, nie wiem. Czy jakiś, nie wiem, jakiś, znaczy, jakiś trenerzy od developmentu, jakiś od rozwijania tych zawodników młodych są słabi, czy o co chodzi? Nie wiem, naprawdę, to jest nie jest fajne, pewno, Bo drafty tych młodych zawodników, ale niezbyt się przebijają. No właśnie, Banks został na tym 79 ofratem, Mars 78. Mogę potencjalnie tego Marksa oddać, bo w tym roku będzie w drafcie gość, który ma 19 lat i ma. Beocena, więc myślę, że właśnie spróbuję ten pik zdobyć i zadawając ten pick oddam pewnie tego centra, bo po prostu widzę też co się z nim dzieje. I trzeba reagować, póki jeszcze jest młody i ma dobrą wartość. Bo jak się za starzeje to wiadomo, że już jego wartość idzie w dół. Broni, będzie zamykał poniortację. Najnowszy gracz rzeczywistości Lakers yy, standardował też. Jeśli chodzi o moje opinie odnośnie drugiej rundy draftu na pewno to będzie na drugim kanale. Marks będzie te pewnie, może to 20 minut, bo w sumie nie wiem, czy zasługuję więcej. Wydaje mi się, że tylko Price jest z gości, zasługuje na więcej minut, tak z ławki. Price może mieć nawet 24. Brandon McCoy może być, mieć 34, tak? I wydaje mi się, że jeszcze Trey Johnson 32. Tak będzie wyglądał nasz lineup na ten sezon i możemy startować. Wygrasz z miejsca, ale w sumie jednak taką jedną rzecz bym zobaczył. Bo, na przykład, Jalil na przykład nie podpisał kontraktowego. przed nie wiem, Jalil. choć nie wiem, czy on może podpisał. Jaki ma kontrakt Jalil? Jalil ma, Jalil ma dobry kontrakt pod potencjalną wymianę, Dlatego. Spróbujmy, może. A może ten to pre-protected Hornets. Czy właśnie jesteśmy w stanie zdobyć Point Guarda jakiegoś ciekawego? No nie, nie mamy tutaj zbytnio ofert. A dwa first roundy może? Czy to coś odmieni? Niezbyt odmieni. No i inne zawody, które bym potencjalnie mógł wymienić, Banks myślę, że nie jest bezpieczny też. Na jakim on jest kontrakcie w sumie? No, nie jest na najlepszym kontrakcie. Nie jestem zbyt zdolny jest znaleźć jakiegoś dobrego Power Forwarda. Też większość tych Power Forwardów na nie mogłem zrobić tego gościa Power Forwarda, ale on ma kontrakt na rok i no nie wiem czy on z nami przedłuży czy nie, a myślę, że jednak. True Actual Banks, myślę, że jednak przedłuży z nami kontrakt. Będzie chciał z nami zostać tutaj, wydaje mi się. Nie wiem, nic więcej tutaj nie mogę zrobić. Marks, nie wiem, mogę patrzeć, ja właśnie Marks sobie, wolę sobie zostawić i tam użyć go podczas Draft nightu, więc więcej na razie nie mogę zrobić jeśli chodzi o, drafty, jeśli chodzi o, znaczy o wymiany. z Antonio. Tam widziałem, że właśnie lekki uraz doznał Sar, Co pewno trzeba o nim wspomnieć, bo Sar nie miał ani jednego poważnego urazu w poprzedniej sezonie. Co jest chyba jego pierwszym takim sezonem, gdzie nie miał ani jednego poważnego urazu w sezonie, gdzie musiał właśnie być wyrzucony kompletnie z lineu. Więc to są też na pewno. To było piękne, na pewno, właśnie, że w końcu miał taki spokój. W tym sezonie miał już tutaj uraz, ale to nie był właśnie uraz poważny. A takie poważne urazy to, to nic. Jak może grać, to, to nie jest nic. Czy Moran jest w Wizards? Tak jest, no John Morant akurat w tej karierze zmienia zespoły. Ja wydaje mi się, że. No nie, wydaje mi się, że już mogę teraz powiedzieć, że. Tym bardziej sądzę, że ma tatuaż, logo Memphis, że on się nigdzie w tej karierze nie ruszy, jeśli chodzi o Memphis, no chyba że go siłą może wyrzucą jakąś wymianę czy coś takiego. Ale wątpię, że chciej go wymieniać, bo wątpię, że Morant przez najbliższe lata będzie słaby czy coś takiego. 10 2 to jest dobry start, to jest, powinien być, właśnie, to powinien być start najlepszy w Lidze. Choć w sumie. Grizzlies mają lepszy winning percentage, ale są za nami. Więc jesteśmy, no, jesteśmy na jedynce, więc. Więc my jesteśmy na jedynce, więc. Więc będę patrzył na to, jak my jesteśmy najlepszą drużyną. Kogo mamy też tak w ogóle? Piki, żeby w miarę obserwować. Mamy piki. No, dużo, dużo, dużo tych pików. Bardzo dużo tych pików, z czego jest jeden Hornet. Który właśnie trzeba obser obserwować. Hornet, czy czasem nie będzie trzeba ich pika wymieniać. Bo właśnie mogą być nieciekawi, nie? Mogą być znaczy. Mogą być niezbyt dobrze, a chcesz, żeby Hornets nie byli. Chcesz, żeby Hornets w miarę trzymałeś tam koło tych 11 miejsca gdzieś coś takiego. Zobaczę, zobaczę. Jeśli będą naprawdę słabi, to pewnie będzie trzeba wymienić, bo nie chcę, żeby mi ten pik przepadł jakoś. Barno ma pierwsza poważna kontuzja tego sezonu. Ale ogólnie ładny start, bardzo ładny start 16-2 Rano McCoy wraca, bardzo, bardzo ładny start. Mam wrażenie, że też to jest coś, co mówiłem też wiele razy: że, jakby, że im dalej się idzie w tych latach, to mam wrażenie, że tym mniejsze standardy są. Jakby, mam wrażenie, tym mniejsze. Nie trzeba mieć jakiegoś dobrego zespołu, bo to właśnie wiele razy widać, że, przed nie nie wiem, nie wiem ile jest na początku sezonu, na początek jakby ligi na, na przed ile w tej grze jest zawodników overall 90 plus ocenionych, a na przykład załóżmy, że jest ich nie wiem, z 12 na przykład. No to tutaj w miarę im dalej się idzie, tym mniej właśnie z takich zawodników. Przez, zobaczyłbym teraz, w sumie jestem ciekawy, ilu mamy przed mamy. Ja tu ilu mamy przed właśnie, my zawodników z całej ligi. Na przykład, jaki może być procent zawodników z 90 plus overallem jest u nas? Mamy dwóch takich graczy. więc jestem ciekawy, właśnie tego. Tutaj 34, 34 tam Miutam Właśnie, all players, jak to wygląda? All players, mamy jeden, dwa, trzy, no W sumie na dnie jeszcze się trzyma, ale na przykład, właśnie Shea już za długo się. Już Shea, Morant, Edward są jeszcze, właśnie gracze. Można powiedzieć, z tych naszych czasów, a nie na przykład, właśnie Wemby. No, Wemby zaczyna też, ale Wemby jest rookiem w rzeczywistości. AJ Dibance, na przykład, właśnie o to, o to mi chodzi, jeśli chodzi o tych graczy nie z naszych czasów. Ale nie jest ich aż tak mega dużo, z tym właśnie, że na przykład ci graczy, które mają 90 overalla, Luka może jest, że za rok nie będzie miał, już jest blisko, Mobile jest blisko końca kariery, Holmgren też. Ci gracze, którzy mają powyżej 30, to już ich klasyfikuje jako zawodników bliżej niż dalej końca kariery, krótko mówiąc. Więc najdługo właśnie może to być naprawdę mała grupka graczy, którzy mają 90 plus overalla. Celtics pokonani. Naprawdę wygląda to bardzo ładnie. Tutaj mam też przerwę, praktycznie prawie tydzień przerwy. Wracamy tutaj po tej przerwie i wygrywamy od razu. I utrzymujemy się jako najlepsza drużyna w Lidze. Tak, jestem zdecydowanie najlepszą drużyną. Może nie zdecydowanie, bo Memphis jest dość, dość dobre też. Rok tam jest słaby. Musimy jakiś free Freejacenta podpisać. No właśnie, jest tutaj Dash Daniels, Quincy Wade. A, to jest ten Jackson Davis, miałem mówić właśnie, że tutaj, to jest ten Jackson Davis. No ale widzę, że on się tutaj właśnie jakoś nie rozwija, więc wydaje mi się, że to była dobra wymiana. Pewnie nie, bo Dariusz Akow Jr. nam odszedł. Ja bym mógł cofnąć się w czasie, to zrobiłbym tę wymianę. Nie, z tego względu, że on pewnie by został na dłużej z nami. No ale to nic, to nic. Kontynuujemy Milwaukee. Pokonujemy te Milwaukee Bucks, Clippers. Zobaczymy jeszcze raz Hornets, bo Hornets mnie interesują. Tym roku i Hornets, nie wiem, wydaje, wydaje się, że ten top 3 pik będzie gdzieś właśnie po Salterium. to znaczy, że nie przypadnie. Niszczymy tutaj wręcz Rockets. Brandon McCoy głównie ich zniszczył, bo on zdał prawie 40 punktów. Grizzly starcie dwóch najlepszych drużyny i to było bardzo równe starcie, które wygraliśmy. Porażka Orlando, pierwsza porażka od długiego czasu i to właśnie Orlando mu tę porażkę. sens. Sans za Blaze, Blazers tutaj wygrywamy. No teraz będzie styczeń, więc wiadomo co to oznacza. Pora na dłuższe przechodzenie przez wszystko, naprawdę przez, przez nadchodzące dni. Chicago, pierwszy dzień stycznia, tutaj pierwszy dzień nowego roku. Wygrywam z nimi. Pekans pokonujemy, to znaczy 30. wygrana tego sezonu. Jest Cameron Boozer, wiadomo, że faworytem do wygrania nagrody MVP. Aleksander Sar, piąty. Alexander Sala też walczy, o nigdy nie wygrał tej nagrody Defensive Player of the year, ale często walczy. Pierwsze miejsce jest, Memphis w miarę się utrzymuje, Lakers też dość, dość blisko. Tutaj nikt z najlepszą drużyną, Hornets, dobre informacje dla nas są. Jakie mam piki właśnie, czy mamy jeden przynajmniej dobry pik? No nie mam ani jednego takiego, mamy naprawdę aż tyle pików w tym draftkacie i ani jeden z nich nie jest dobry. To jest dość niesamowite. Co tam miałem zrobić? Chyba, chyba już nic, chyba już nic, bo wszystko co miałem zobaczyć, no to zobaczyłem, więc kontynuujemy. Kontuzja Bryce'a niestety, ale to na szczęście nie jest poważna kontuzja, tylko na jakiś tydzień nie będzie. Pisem z pokonani. Oklahoma. Porażka, drugi mecz z Oklahomą, to będzie już wygrany mecz. Wraż wraca, ale broni z Maki, tam uraz, jeśli ja dobrze widziałem. Lakers porażka, Dallas Mavericks. Wygrywamy. Los Angeles Lakers jest lepszy z tego sezonu, ale ich powinniśmy pokonać. Jednak nie. Jednak nie. Z Antonio. I broni jest gotowa, dobra, więc ponownie. Ale Jerry znowu, więc wpadam w taki moment, w którym to dużo tych kontuzji się nakłada na siebie. A mam nadzieję, że podczas trade deadline będziemy mieli każdego zawodnika zdrowego. Kiedy właśnie Jalil obecnie jest ale powinien wrócić przed trade deadline'em. Niestety pokonana Warriors. Jalil wraca, to super. Warriors pokonujemy, to fajnie. Tutaj powinien być trade deadline, zakładam. Podczas tego z Grizzlies, przed tym meczem z Grizzlies, a jednak nie. Czyli no, no te, A nie, tutaj jest, dobra. Widzę już ten trade deadline. Lekarz porażkę, niestety. Dobrze, to jest tylko Boozer, bo, bo buzer i tak by nie byłby wymieniony. A teraz tak, kontrakty. Ray resign Brandon McCoy, a więc to oczywiście zrobimy. 3 miliony, coś w tym stylu. I Brandon McCoy na dłużej zostaje w Seattle. A my możemy właśnie tutaj poszukać potencjalnej wymiany, a więc tak. Jali to jest pierwszy powień, który nie jest bezpieczny. Jesteśmy w stanie sprowadzić Flandersa i Jaime Hakesa juniora. To już jest ciekawe. Ale no, falem, że to była wmiana, którą sobie tak patrzę i myślę, że to jest wymiana, która naprawdę robi z nas lepszy zespół. A nie widzę jednej takiej jeszcze wymiany. Na ma kontrakt szata, No jest młodszy. Ale to nie jest... To jest to, co, co szukam może powiedzieć. To nie jest ten znaczny upgrade. Nie widzę tutaj nigdzie znacznego upgrade'u Ten banks. No, poszedł troszkę w górę. Więc no dobra, nie będę go skreślał jeszcze. A Coin Sexon właśnie. Coin Sexon i ten. i ten Mix Razem połączeni. Czy dadzą nam na pewno jakiegoś tej... Czy dadzą właśnie nam jakiegoś tutaj fajnego Shooting Guarda Jakiś też nie w miarę wiekowo jakiś, jak, nie że nie był to stary jakiś gracz. Dalton, ale ma już te 33 lata. jak dorzucał tego jakiegoś first rounda, na przykład, naszego. Nie mogę znaleźć... No ten Dalton jest, ale ten Dalton to nie jest... No nie chcę tego zrobić przez jego wiek właśnie. No nie, nie widzę, tego, ale sam ten sam ten zawodnik... Sam ten mix właśnie. No nie, nie mogę tutaj nic znaleźć. Jest Ląża, przez to byłoby spoko, Ląża zgarnąć, ale... Nie wydaje się, nie wydaje się, że zrobimy jakąkolwiek wymianę. No chyba, chyba że nie zrobimy nic tutaj. Właśnie nie ma ani jednej wymiany, która mi się bardzo podoba. Dlatego Potem kontynuujemy, bo też jakby, jakbyśmy jeszcze byli on no to wtedy bym pewnie jakąś wyforsował, może powiedzieć, wymianę. A teraz nie czuję takiej potrzeby. Z tym dobrym zespołem nie czuję takiej potrzeby. A potencjalnie właśnie nie naprzedniemy. Ktoś może być wymieniony podczas, yy, podczas draft nightu, bo na pewno będę chciał tego gracza, który to jest, to jest chyba on. No ma 83 overa. na pewno będę go chciał mieć. Na pewno będę go chciał mieć, więc oddam co się da praktycznie. Kto Kogo będę chciał oddać, no to go oddam. Jakby jest tylko kilka untouchable graczy u nas. Tu też ten zawodnik jest dobry, ale, ale wolę tamtego, więc tego bym nie wybierał. a tego właśnie na pewno będzie trzeba zrobić wszystko, co się da, żeby zdobyć ten pick. A na razie, kontynuujmy tutaj. Standardowa pierwsza mecz po trade deadline przegrywamy. Sam z porażkę czekam cały czas na naszego najlepszego gracza, więc jakby nie jestem zły na jakąkolwiek tą porażkę, bo po prostu zdaję sobie sprawę, że nie ma naszego najlepszego gracza na parkiecie. Nie wiem, czy będziemy mieć jakiekolwiek old star, skoro Buzer nie gra. Ale jak jest Aleksander, to fajnie, bo też kilka lat mam wrażenie, że go nie było, więc fajnie go tutaj widzieć. Memphis duży mecz, fajnie, bo mieć i będzie mieć buzer na tak duży mecz. To starcie właśnie dwóch najlepszych dużym, więc fajnie, bo mieć takiego gracza ważnego. Tray Johnson. Nie, wiem, wydaje mi się, że wola Treba mieć, jednak, jako mojego startera. Szczerze, za to obroni zejdzie. No, jesteśmy gotowi. Kontynuujemy Grizzlies. To jest duży mecz, który absolutnie niszczymy. Ich, co jest niespodzianką na pewno. Sam spokonujemy Clippers. Tutaj duże zwycięstwo. 162 punkta rzucamy. Z 42 punkty rzuca Jolie na skuteczność 8 na 8, jeśli o trójki. Czyli skuteczny właśnie 100% tam. Kończę z rzędu wygrając Cleveland. Niestety w tym stronie jest oficjalnie kontuzja, którą, przez którą musi... Na szczęście jest tylko 2 tygodnie max, więc nic, nic jakby mega poważnego. No na tyle poważne, że nie może grać. Cameron Boozer cały czas wartą do wygrania nagrody MVP. To się wątpię, że zmieni. Szkoda, że Sarah nie powalczy, tak do końca o nagrodę Defensive Player of the którą i tak by pewnie nie wygrał. Pierwsze miejsce tutaj. No, powiem tak. Nie wymieniłem tego pika Hornet, ale naprawdę mam radę szansę, bycie top 3 pikiem. Żeby mieć top 3 pik. Ale nie, no wątpię jednak. Jakże być top 3 chyba nie będą. Chyba. Projected są na który? Projected są na 9. To są 4, 5, 6 to byłoby na pewno piękne, jakbyśmy mogli dalej radę zdobyć. Bo trzeci, drugi, pierwszy to nie, bo wtedy on wraca do Hornet, więc ten pik przepada. Sar wraca do gry. Johnson wróci do, do starting line-upu. Wydaje mi się, że jedną zrobię zmianę, mianowicie broń, e, broni Bryce będzie na 26 minut. Wydaje mi się właśnie, że ta, ta różnica, jak już mówiłem w poprzednim odcinku, ta różnica między Bryce'em a Johnsonem powinna być minutowo bardzo, bardzo mała. Tak, z Nowym Jorkiem, to jest najlepszy zespół konferencji wschodniej, jeśli tam nie mylę. Chyba, chyba, chyba właśnie widziałem, jak patrzyłem przedtem. Troszkę notujemy tych niepotrzebnych porażek, nawet nie troszeczkę a dużo, bo. Seria trzech porażek z rzędu, to jest nasza najdłuższa seria porażek, ale to standardzik też jeśli chodzi o końcówkę że no Nasi zawodnicy przedwcześnie myślą że players, mam wrażenie. 60 wygrana tego sezonu jest. Blazers spokonujemy. Rockets pokonujemy. Jeszcze kilka meczów, tutaj 4 mecze dokładnie. Najpierw Golden State, tutaj porażka. Denver Nuggets, tutaj powinna być wygrana. Nie jest. Boston, porażka. Kolejna seria jeszcze porażek z rzędu na koniec, bo czemu nie. Jeszcze przynajmniej tutaj wygrywamy z Utah MVP Ligi Cameron Boozer Brian Weaver Rookie of the Year sixth Man of the Year Carter Knox Victor Wembanyama Nie ma player of the Year Fabricio Nunali Most improved Isaac Hayes Clutch player of the Year Tyron coach of the Year OMBT mamy Boozer of first I mamy też Alexandra Sara w all Defensive second teamie yeah. Plain przesumowaliśmy Pelikan z naszymi rywalami Czy Sarah jest gotowy do gry? I jest, tak, jest gotowy, dobra, więc, więc zaczynam tutaj kontynuujemy może bardziej, bo już zaczęliśmy. Czy jest sweep? Jest sweep. ta naszym rywalem w półfinale. To jest sweepu nie ma, ale awans jest. Lakers z rywalami w finale konferencji. I tu jest sweep. Cameron Boozer Western Conference Fires MVP. Cooper Flag Eastern Conference Finals MVP. Czy my, się, my się dopiero co dość niedawno z nimi żyliśmy. My się czasem rok temu z nimi mierzyliśmy? Tak, my się rok temu z nimi mierzyliśmy, więc właśnie pamiętam ten, pamiętam ten matchup, właśnie flag, flag boozer. Rok temu był sweep, w tym roku przynajmniej sobie jeden mecz wygrali, ale i tak my jesteśmy mistrzami. NBA I to Alexander Star, z MVP, pięknie, bo to było pierwszy za który którego wybraliśmy. I fajnie, że wygrał sobie nagrodę z MVP. Jest na pewno piękne, jest na pewno piękne i bardzo mi się to podoba. Tam był właśnie naszą, można powiedzieć, pierwszą twarzą li pierwszą twarzą drużyny. Player Retirement z Devin Booker między innymi. Śmieszne, że Devin Booker kończy karierę i w ogóle grał Raptors. Pamiętam ten klip, gdy chyba era covidu chyba, bo zaspoł era covidu, gdy to Devin Booker rzucał rzuty osobiste i rozpraszała go maskotka Toronto. I był zły na to bardzo, pamiętam to dokładnie. Właśnie ta, ta maskotka tego, tego dinozaura, tego raptora. Więc właśnie troszkę taki śmieszny akurat jest tutaj w, w Raptors. Od nas kolejny seks, on kończy karierę. Halloween Induct is Devin Booker, Dawaj Mitchell i Trae Young. Zastrzelony numer Bookera w Suns, Younga w Hawks i Mitchella w Cavaliers. Nie, że nie zmieniałem tutaj żadnej zasady i draft to tej. No to jedyne, co nas interesuje, to żeby. Mam zapinki na Gluteri, a ten Hornet ma dużą szansę, na bycie w top 3. Ale fart, ale fart. Dosłownie najlepiej jak mogło się wydarzyć. To jest Top Free Protected. Trzeci, drugi, pierwszy wybór, i ten pick wraca do Charlotte. A dosłownie czwarty, czyli najlepszy możliwy wybór, nam się udał, Wow, mam farta I będziemy mogli spakować to, czyli Raptors wygra, tak? Raptors wygra, więc z nimi musimy porozmawiać. Z nimi będziemy musieli porozmawiać, bo tak, że mówię, absolutnie muszę mieć ten pik. Więc Raptors. Jestem w stanie wam zaoferować Marksa, bo. a ja nie mogę. Nie mogę jednak, bo mu się kończy kontrakt. No super. No to jestem w stanie wam zaoferować. Dużo pików. Dużo pików mogę wam zaoferować. Między innymi czwarty. Do tego jedenasty. Do tego trzynasty. I to mi się podoba. I to mi się bardzo podoba. Assistant Head Coach. Panner, że mieliśmy chyba kogoś, kogo nie chciałem zbytnio. Tam chyba niego go pewnie grała, podpisała. Anthony Davis. To jest ID, To jest ID. Na razie z oczywiście. A nie chyba yy, właśnie Charles Salim miałem temu, Tak. To nie był randomowy i żły wybór przez grę, ale. Albo ID, szczerze. No, ID będzie. ID będzie moim wyborem. Anton Davis nowym head coachem, jeśli tylko się zgodzi. Ja go oczywiście mogę chcieć, ale. Zobaczymy, czy on będzie chciał nas 750 tysięcy, Myślę, że mu dam. Shot doktor. Co będzie, tym shot doktor? A jest email Yudoka to jest opcja. Jakoś innego mieliśmy właśnie. Jest, jest ten ktoś, o, o którym mówiłem. Russell Westbrook, wiadomo, że od razu z miejsca staje kontra, bo ma powiązanie z Seattle Pose D Coach. To jest chyba pozycja, którą od czasu szukamy. Jest Nikolaj Jokic, a więc w końcu wydaje się, że mamy pause D Coacha. Wydaje mi się właśnie ciekawe: jest Jokic trenujący ko jakby jakby Defense, można powiedzieć. Nie mówię, że Joki jest. Według mnie, właśnie, Jokic jest underrated do Wydaje mi się, że Joki jest uznawany za jakiegoś tragicznego brońca, ale jest według mnie underrated do Nie mówię, że jest all defensive jakimś centrem, ale jest na pewno, powiedziałbym, lepszy niż wiele osób. Myślę, że może im się wydawać, aby defensywnie. Guard Guru mieliśmy LeBrona, on tam ma ofertę, więc trzeba na pewno mu zaoferować fajny kontrakt. Wing Whisperer. Wątpię, że dam radę tych wszystkich podpisać naraz. Spróbujcie, jednak możemy. Big Whisperer. Jest Kawaii, ale mam wrażenie, że. Czy to był Kawaii ostatnio? Mam wrażenie, że ktoś był inny, ale a może. A i był Harden właśnie, tak. Harden też. on, jakby już był w tej erze całej oklahomy, ale i tak, jakby ma tam jakieś po połączenie. Ponieważ Kawaii tam bardziej lubię, od jednego ma połączenie tutaj w, te w tej serii. Koło, no bardziej Harden, jakby. Ale, ale ci tak się postaram zdobyć. Tylko, że po prostu na małym. No, miałem kontrakcję, ale wydaje mi się, że Jokicie wiesz, tak nie będzie na pieniądze. więc wydaje mi się, że i tak podpiszę. Jokicie podpisuję oczywiście. Teraz pora wybrać tego dużego, ogromnego prospekta, którym jest Mike Burton. A te piki też powymieniam. Tak, jeszcze ten, pik drugi. Tutaj widzę już second roundy. Czytaj dam raz zrobić first roundy pewnie nie? A, jestem w stanie zrobić no, te first roundy mnie nie interesują. A może i to bym zrobił może w sumie, tak. I teraz... Może tego mogę zdobyć za... Tak, to już będę mógł zdobyć Unprotected wydaje się. No stan, to tak jest. To możemy zrobić. Roki signing, wiadomo, że ten kontrakt podpisujemy z nim. Call offer Banks. No będziemy chcieli na pewno go przedłużyć. Będę chciał, żeby został. Nie oczekuje jakichś ogromnych pieniędzy, więc tym bardziej, tym lepiej. Potrzebujemy trzeciego Point Guarda. Oczywiście standardowy jakiś tam weteran. albo przed mieliśmy wstępnie u Hutchina, więc on byłby opcją wydaje mi się. Trzeci shooting guard to może być na przykład Jared McCain, dopiero to wybrany w drafcie. W rzeczywistości czemu nie? Trzeci small forward. To na Sadik może być. Trzeci pair forward. Leo Leonard Miller, gracz y gracz y timberwolf tak? To jest Bobby Clitman, który był wybrany w tym roku w drafcie. Może ten się Miller. I to było na, tyle. na razie. Po trzech centrum mamy Le Leonard Miller, z Grizzlies. Spoko. Może widzę że ten Bobby Klintman. Choć on ma, on ma ofertę. On ma ofertę, właśnie. Kontraktu też. I zaoferujemy mu coś takiego. I to się już zgodzi. I Skład gotowy. Skład gotowy. No to na pewno właśnie ta pozycja centra. Tam jest taki mały pytajnik z tym Marksem, bo przydałoby się go pozbyć szczerze. Bo jest za dobry, żeby być poza rotacją, więc wydaje mi się, że będzie trzeba się go jakoś w jakiejś wymianie pozbyć, krótko mówiąc, to będzie pewnie cel do zrobienia. Pewnie im szybciej tym lepiej, więc pewnie na początku następnego odcinka poszukam jakiś już od razu wymian, żeby, żeby go wymienić. A jak ten następny sezon się potoczy, to zobaczymy w następnym odcinku, bo teraz oczywiście się kończymy. Dzięki Wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!